No, kolejny mało mądry odcinek, że tak powiem. Żartuję. Finezja trójeczka. Doszedłem już z mechanizmem dołku, bo wciągało kasetę. Nie wiem, czy to w trakcie transportu zostało uszkodzone. Tam po prostu wypadły takie metalowe cięgła, nie, od tego mechanizmu, które przewijanie włączały. Teraz już wszystko chodzi. Kaseta chodzi. I jest jeden ból. Słyszycie? Jaki burk? Zrobimy na maksa. Jest przedźwięk sieci, czyli kondensatory w zasilaczu do wymiany od razu. Nie nagrywała. To, że nie nagrywała, oczywiście była wina przełącznika. Zapis, odczyt. Jest to tutaj taki isostat pod ekranem. Już to wszystko rozebrałem i przeczyściłem, zrobiłem i zaraz będziemy sprawdzać i testować. Tu mam podłączonego laptopa pod wejście, moja taka przejściówka serwisowa, wejścia, wyjścia, piątka, jack duży, mogę sobie tam przekładać kabelki, jak sobie tam, jak mi akurat jest potrzeba, wejścia, wyjścia. No i co? I będziemy zaraz sprawdzać, jak to nagrywa, ale najpierw usuniemy kondensator i ten przedźwięk z sieci. Perfidnie słyszalny przedźwięk w sieci. Jeszcze zobaczymy, czy nigdzie masa nie jest urwana, nie? A więc co? Sprawdźmy, czy ten burk zmaleje. O, jak zauważyłem. Że może być jeszcze gdzieś. Dobra, mamy przedźwięk. Czemu nie malał? I tu mam kondensatorek, który musimy podstawić na krótko na razie, żeby sprawdzić, nie? Czyli plus mamy z tej strony, minus mamy z tej strony. No, maleje. Tylko szumy się pojawiły, ale przedźwięk sieci zmalał. Czyli kondensator jest do wymiany. Bo już on traci, jeszcze nie stracił zupełnie, ale traci swoje parametry. O, w tej chwili też już zmalało coś, ale czemu? Czyli jeszcze gdzieś mamy urwaną masę, nie? Gdzieś jeszcze płytka, nie no, tu jest masa, tu jest. Tu jest główna masa. Tu nie ma masy, ale za to tu jest. Gdzie jest ten przedźwięk? Gdzieś nie łączy płytka albo styki. Jak skręcę go, o. To się robi w miarę okej, o. Końcówka. Przy zapisie jest straszny burk. Może teraz będzie łatwiej to wyczuć. Widzieliście?
się to nie łączy. Dobra, zaraz posiedzę, pogimnastykuję się z nim i będziemy wiedzieć, gdzie te masy brak. No, jakby to powiedzieć, ja osobiście tymi paluszkami pierwszy raz tak ładnie spierdoliłem wzmacniacz. Przepraszam za przekleństwa, ale mam go serdecznie dosyć. Dwa tranzystory posadziłem mocy. Oprócz tego jeszcze tutaj jest jeden taki do ustawiania prądu. To jest BC177, ale na szczęście oryginał Unitra się kłania. Jeszcze tutaj muszę resztę sprawdzić tych tranzystorów, bo tutaj jeszcze siedzą BC107 i 108. I BC107 i 108 też mam ich kilka sztuk, także może uratuje ten wzmacniacz. Na pewno uratuje, żeby lipy nie było, kurde. No pięknie, PNP tranzystorek BC177. Normalnie. Chyba już czas odpocząć. No uporałem się z tą końcówką, kurde, w końcu. I wiecie co wam powiem? Z 345B jest całkiem innym tranzystorem niż 345C. Ten ma dwukrotne wzmocnienie, a ten musi chodzić w parze z PNP tranzystorem 177 i wtedy ma swoje wzmocnienie. Tu dorwałem schemat i zobaczcie, to jest ala Derlington, tylko PNP sterowanie, nie? Czyli dolna połówka sinusoidy. No i gra. Zaraz jeszcze sprawdzimy mu tu zniekształcenia, wszystko jest w porządku. Dorwałem oryginalne tranzystorki, wszystko jest ok. No, za błędy się powiem, nie się płaci. Zaraz zobaczymy, czy jest połowa napięcia na 13,4, a ma być 13,5. Ale za to zasilanie ma być tam 27, a u mnie zasilanie jest 26. Czyli 26,2, czyli 3, no, może być. Będzie wszystko ok. Mam nadzieję. Kurde. Ale nie ma przedźwięków, nie ma burków, nie obciąża nic tego kondensatora. Już myślałem, że kondensator, kurde. Nie wiem, co było z tym kanałem, ale chyba prawdopodobnie przez własną głupotę uwaliłem tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć tranzystorków. We wzmacniaczu w jednym kanale, dobra. Na czym skończyliśmy? Aha, na tym, że no się następne się, nie, myślałem, że się przywiesza. Przewijanie jest, nagrywanie już też było zrobione, już miałem, właśnie miałem nagrywać. Tutaj kabelek z tą przejściówką moją, podłączmy jakiś tam sygnał z laptopa, jakiś dźwięk. I włączmy wtyczkę wejście AUX liniowe, czyli to będzie to radio. Radiowe, nie liniowe. Przewijmy od początku kasetę. Sobie się przewija teraz kasetka. Ot. Dobra, niech sobie się przewinie kasetka. Zaraz coś, jakiś tutaj dźwięk wrzucimy z YouTube'a. Przedźwięków nie ma. Delikatny jest szum, ale to normalne w tych etiudach. Fu, etiudach, co ja już gadam, zaczyna mi się mieszać w finezji, nie? Też z tym szumem to nie ma co ryzykować, aby burku nie było na zasilaczu, a szum to jest standard w tym sprzęcie akurat. No i dobra, co tam, puszczamy jakoś muzę. Patrzcie, jaki motyw. Ktoś odwalił. W oryginale powinno być na tych wejściach liniowe wejście, nie? No dobra, przełączyliśmy na liniowe wejście, puściliśmy sygnał sobie tutaj z YouTube'a. Polska muzyka z lat 50, także 50 lat już jest. Także za X-ów nie trzeba płacić. Mam nadzieję, że nikt nie wytnie. No i teraz tak, odpinamy te wejście. No i dobra, mamy wejście liniowe podpięte pod górne, nie? To teraz przełączmy na wejście mikrofonowe. Też powinniśmy mieć tu sygnał, nie? A mamy sygnał na odwrót. Tu.
Zaraz, momencik, muszę dotknąć. Nie, to najlepiej to sprawdzić wtyczką, nie? O. Muszę przepiąć cincze, żeby puścić sygnał, czyli na ten, nie? No, czyli na wyjściu mamy wejście, a tu mamy na odwrót. Na wejściu mamy sygnał z cinczy. Nie wiem, ktoś tutaj o to, te wejście mikrofonowe, gramofonowe przerobił, bo na wyjściu mamy wejście, a na wejściu mamy wyjście. Już zapis jest. Zaraz sobie wrzucimy nagrywanie, tu mam pauzę, puszczam pauzę, niech sobie nagrywa, nie? Okej, zero. Możemy chroma włączyć. O tak o. Możemy sobie trochę tutaj przyciszyć. O. No dobra. Zobaczymy, jak to nagrało. Przewińmy to trochę od początku. Ok. Moment, play. No nagrało, ale trochę słabiej. Zaraz zobaczymy, jak będzie w chromie, nie? Bo ja to przełączyłem podczas nagrywania. O, z chromem lepiej nagrywa. No, jest różnica, nie? Czyli w porządku, jest wszystko w porządku. Jest wszystko w porządku, tylko jeszcze trzeba tu gniazdo przerobić. Wejście do wyjścia, wyjście do wejścia. Nie wiem, czy pomyłka była tutaj robiona. Tutaj mogła być zrobiona pomyłka przy przełącznikach. Bo tutaj to nie widzę, żeby tutaj było cokolwiek tutaj za bardzo lutowane. Chociaż kto to wie, bo to kiedyś to tak samo ja w garażu mogę to naprawić, polutować tak jak oni w fabryce to lutowali, bo to jest taki sprzęt, nie? Lata 70. Koniec. Jak na 30-letni sprzęt, to i tak jest bardzo dobrze. No się udało tutaj z tym mechanizmem powalczyć, z przełącznikiem od zapisu. No i teraz jeszcze jeden ten myk, nie? Prawdopodobnie tutaj przy tym trzeba będzie przepiąć te dwa przewody od wejścia, nie? Dobra, zmieniłem. I teraz tak, wejście mikrofonowe działa. Lewy, prawy, dobrze. I wejście teraz liniowe. Ok, podłączyłem liniowe. Trzeba przełączyć na wejście liniowe. Zrobić głośniej. Nie wiadomo, czego trzeba, by niemądry przemocy. Czasem słowi gardło się z komuś pomógł. A nam pomógł ten działa. Działa. Nagrywanie zrobione. Dobra, przewinimy te czacze na jakieś inne bzdety sprzed 50 lat. Włączymy chromę. No i dobra, i sobie zapis, nie? I niech sobie nagrywa. I nie będziecie pewnie słuchać tej muzyki, bo to nie ma sensu puszczać na YouTubie. Gruncze to nagrywa, nie? No, zostało jeszcze tylko poskręcać i za chwileczkę efekt końcowy. Fajnie nagrywa, fajnie. Nagrywa fajnie, gra fajnie. Już. No już miejmy nadzieję, że już stresów więcej z nią nie będzie. Także będzie wszystko ok, nie? RS włączone. Czyli kontur tak zwany. Dobra. To by było na tyle. Ja pozdrawiam i za chwileczkę efekt końcowy. No, Finezja trójeczka powróciła do żywych i właśnie tutaj wrzucam nagrywanie. Pauza leci i zobaczymy, jak to ładnie nagrywa. DNL, RS. Bez RS-u, bez niczego. Ładnie gra. Thank you.
za bogato dałem tego sygnału. No dobra, stop. Przewińmy od początku i zobaczmy, jak to nagrało. Tak, jakoś troszeczkę słabiej ten kanał, ale to wina kasety mojej, bo już ona jest tak dotknięta, że teraz przerzucimy stronę i zobaczymy jeszcze na drugiej. O! Tu by się przydało wymienić ten wskaźnik. Co mu? Jeszcze raz rozkręcam i sprawdzam, bo on jest połamany od spodu. Nie wiem, co, o co tam chodziło. No, odblokuj się. Zaraz zobaczymy, co tam jest. No i dobra, efekt końcowy już jest zrobione wszystko. Nagrywam teraz właśnie. Widać zapis. Dobra, stop. Przewińmy. Tak. Teraz zobaczymy, jak nagrało. No i oczywiście wskaźnik się zacina, no. Nagrywać odsłuch jest równy, ale na wskaźnikach jest inaczej, no. Ładnie to odtwarza, ładnie nagrywa, tylko tutaj jest kłopot ze wskaźnikiem. I teraz tak się zastanawiam, czy nie wymienić tego wskaźnika, no. No, udało mi się poprawić ten oryginalny wskaźnik. Powinno być wszystko ok. A już miałem wymieniać ustrój, ale niestety mam inną skalę i znowu jest ból. Czarna wskazówka, a tutaj w oryginale są białe. Chyba, żebym przełożył dwa takie. Ale to wtedy się robią koszty, także proszę jeszcze o informację, dopóki ona jest u mnie, czy wymieniać dwa wskaźniki, tylko po prostu skalę przykładam do tych wskaźników, co mam. No i z tego, co ja tu widzę, to one z prawej do lewej, a te są z lewej do prawej, także to są całkiem inne, także nie wiem. Na razie chodzą w oryginale. Tym, że ten jest, ktoś go tam wyłamał tylno, o to pokryweczkę, właśnie, o tutaj jest taka pokryweczka i był przerobiony tak samo jak ten, nie? To nie wiem. To już dla właściciela decyzja, ale raczej bym nie wymieniał. Ja bym nie wymieniał. Na razie chodzą te, chyba żebym gdzieś znalazł oryginały, nie? Jeśli bym znalazł oryginały, to wtedy warto wymienić, przynajmniej lewy, nie? No i co? Nagrywamy, niech sobie leci, coś tutaj leci, nagrywanie działa, tutaj te wejścia przerobiłem, no się trochę było z męczarni z tym, z burkiem, że tak powiem, bo mnie troszeczkę zmylił, znaczy zmylił, no, zresztą oglądaliście, to wiecie, nie, jaki był motyw, no czasami tak jest, że się dotkniesz starszego sprzętu, i byle gdzieś jakieś tam zwarcie zrobisz, a potem trzeba kombinować, latać, szukać o tranzystorów, ale w tej chwili pięknie gra, wzmacniacz jest piękny. Dobra, to by było na tyle, nie będę tego puszczał, bo to jest tylko prezentacja sprzętu, także przypominam dla YouTube'a, że to jest prezentacja sprzętu, więc dlatego ta muzyka była w tym filmie. Żeby mi zaraz nie wycięli praw autorskich, nie? Pozdrawiam i to by było na tyle.